Siemano wszystkim, ja jestem Judy i zapraszam Was do kolejnego już odcinka związanego z turniejem. Dzisiaj ze mną jest... Nie ma reakcji. Davidzietus i Drigger. Tak jest, nie wiedzieliście, kto ma pierwszy powiedzieć. No. Oczywiście. No i dobra, cała sprawa tkwi w tym, że mamy już wyniki pierwszej fazy playoff, w której każdy z nas również brał udział. No jak to poszło nam, no to za chwilę się przekonacie. Myślę, że tak sobie nagramy to na spokojnie, ten właśnie filmik, poomawiamy walki, bo tak między innymi orientuję się trochę, bo zajmowałem się z każdą grupą, tak jakby w playoffach, kto jak walczył, jak to poszło. No dobra, to może żeby nie przedłużać. To pierwszy mecz, to pierwszy z grupy A, zawodnik Szyszka.pl grał z Derosem. No i cóż, wynik był niezły, bo Szyszka poradził sobie bardzo dobrze, mimo wielu errorów, no i wygrał 5-0. No co powiecie na to? Co Drigger, ty powiesz? No 5-0 to wynik bardzo dobry, no. Tylko jeden Pokémon stracony. No Szyszka właśnie tak zaskakuje, kiedyś z nim grałem, no to tak w miarę łatwo poszło, a tutaj nieźle. A ty, Widżet, co ty na to? No Szyszką na początku tak walczyłem, to na początku był taki sobie, a teraz no, wydysk na takiego twardziela w Pokémonach. Tak jest, nasz pokemonowy twardziel, nie, czyli Szyszka. A nie to co Hawkins i tak, i lub no, inni. No właśnie. Jeżeli chodzi o drugi mecz, czyli Spider.pl1 i Bart990, no tutaj niestety jeszcze ten mecz się nie odbył, jak nagrywamy, bo jest godzina 17 w sobotę. Ten mecz miał się dzisiaj odbyć, ale Spider się nie pojawił. Jeżeli nie będzie go również jutro, no to prawdopodobnie Bart wygra walkoverem. No i trzeci mecz, czyli pierwszy zawodnik z grupy C i drugi z grupy K. I tutaj grał właśnie Widżetus, no to może najlepiej chyba sam ty, Widżety, nam powiesz, jak ci poszło. No poszło mi nawet całkiem dobrze, tylko szkoda, że był crash oczywiście, gdy oczywiście Raichu nas spływał ten, z Tandelem. No właśnie. No i w ten sposób ten mecz zakończył się z wynikiem 6-4, ale też właśnie dwa Pokémony przeciwnika poległy, jeden był, a nie jeden, chyba dwa były osłabione. No i właśnie tutaj decyzją adminów było, że jednak ty wygrywasz ten mecz. Ale dobra, jeżeli chodzi o kolejny mecz, o też kolejny właśnie twój rywal. Hawkins wygrał 4-0 z Gibsonem, no czyli też ładny mecz w jego wykonaniu. No chyba ty, Widża, też się właśnie interesowałeś tym meczem, jednak to twój kolejny rywal, no co myślisz o tym? No myślę, że będzie bardzo ciężko. A ja myślę, że przegrasz. Oczywiście, odpadnij od razu. Tak. Nie, będę trzymał kciuki. Nie chcę Hawkinsa w finale. No, kto chciałby? Tak, muszę jego Abriona pokonać. No właśnie tutaj z Hawkinsem będzie ten problem, bo ja sam grałem przecież z nim, dostałem 5-0, więc no nie było ciekawie. Chyba ja wczoraj każdy... 4-0. No właśnie, czyli jak Gibson. Każdy chyba mu tak po cichu życzy jednak, żeby przegrał. No ale cóż, no tak. Nie bądźmy tacy źli. Zobaczymy, jak sobie poradzi. No dobra, kolejna walka to Gold kontra Marcin 2-1-1-1-2-1. No i tutaj dla mnie dość duże zaskoczenie. Myślałem, że Gold wygra. No chyba wszyscy widzieliśmy ten film Gold. No trochę tutaj widać, że nie była zadowolona z niego, co nie Trigger? No tym tak. Bardziej, że przygotowała sobie nowy skład, specjalnie pod DV go robiła. Dużo pracy włożyła, no i przegrała. Chciała na mnie przetestować, ale niestety musiałem się zwijać o tej porze. Aha, czyli tak naprawdę to Widżetus zawinił prawdopodobnie w tym. Już teraz dowiedzieliśmy się wszyscy na wizji. Przez niego Gold przegrała. To twoja wina wyjść. Już wychodzę. Przepraszam. No i właśnie teraz wszyscy widzowie Gold, a jest ich ponad 400 już, no to wiecie, kto tutaj jest winowajcą tej porażki niestety. Gold nie mogła się rozgrzać, no i zakończyło to się jak się zakończyło. No i już czekam na falę hejtu. Tak. Zamknij kanał już na YouTubie. No dobra, kolejny mecz. Tutaj Drigger też był zaciekawiony nim. To był właśnie jego rywala z grupy, który go dość mocno rozgromił, przyznajmy. Przecież to była wielka porażka Driggera. Oj tam. Czyli PWNDX7 wygrał z wysłańcem S-ów 3-0. No i co ty, Drigger, no to tak myślałeś, że wygra? Ty też wiem, że obstawiasz, że właśnie będzie... Właśnie jestem zdziwiony, że tylko 3-0. No tak. No mnie jestem ciekaw, no bo ten mecz, no czy PWNDX przejdzie dalej, no bo sam mówiłeś, że on zasługuje na wysokie miejsce w tym turnieju, no ciekawe. No teraz będzie walczył z Marcinem, który pokonał Gold, myślę, że wygra.
No w sumie to jestem też ciekaw właśnie tego pojedynku, ciężko mi ocenić, no jednak Marcin taki cichy był, wyszedł na drugim miejscu z grupy M, a tutaj pokonuje Gold, to wcale nie najgorzej. No ale cóż, no to będzie na pewno ciekawy pojedynek. No kolejny pojedynek, czyli Interp versus Alexi, no to zakończył się niestety walkoverem, ponieważ Alexi się nie pojawiła. Tu chyba też Drigger nam ma coś do powiedzenia, to on rozmawiał z Alexi, tak? No właśnie, ode mnie tylko tyle, że według mnie Jodiona już nie powinna brać udziału w następnym turnieju. Tak, Drigger usłyszał ty dobrze kilka wiesz, przykrych czemu. Słów. Ale to zostawimy dla siebie. No Vicha tu też na pewno wie, o co chodzi. No mniej więcej. No właśnie. O, i ostatni mecz, tak jakby w tej tabelce playoffów, to jest był Fresh versus Laban.pl. No ja byłem, bardziej myślałem, że może jednak Laban.pl wygrać, szczególnie, że miałem z nim wielkie problemy. Okazało się jednak, że to Fresh rozgromił go w piękny sposób 4-0. No bardzo byłem zaskoczony, ale też grałem później sobie z Freshem i rzeczywiście jego poziom wzrósł bardzo, szczególnie, że kiedyś grałem z nim taki towarzyski mecz i wygrałem chyba jednym pokiem, rozwaliłem wszystkie jego 6 poków. No to naprawdę bardzo, bardzo zmienił się od tego czasu. No dzisiaj z nim... Halo, Drigger, straciliśmy cię? Chyba. Czy Widget, ty jesteś? No jestem, tam coś mi pisze na hamaci już. A ty słyszałeś Driggera? Bo coś tak... Nie wiem, nie słyszałem go, straciłem łączność z nim. No, ja tak samo. No ja jestem. To powiedz jeszcze raz, bo nie było słychać. No. No, Drigger po cichu mówi. No jestem, nie słychać mnie. No teraz cię słychać, ale wcześniej cię nie było słychać. Ale dobra. Zacząłem, powiedziałem więcej niż zazwyczaj, a oczywiście coś przerwało. No dobra. Okej, okay, to kolejny mecz. To był Fortress versus Karol, no czyli Fortress admin, którego niestety dzisiaj z nami tutaj nie ma. Fortress by mógł coś powiedzieć o tym tak, meczu. Ale niestety uciekł prawdopodobnie wymieniać się, bo miał się wymieniać z kimś tam na Black and White w pokach, chyba jak się nie mylę. No i jego nie ma, ale za to w ładny sposób wygrał 4-0. No i pokazuje tylko swoją dobrą formę. No cóż, zobaczymy jak pójdzie mu dalej. No i dobra, kolejny pojedynek Frost versus Warrior i tutaj Warrior też taką niezbyt dużą przewagą, ale 2-0 wygrywa. Kojarzycie coś z tego meczu? Bo ja niestety właśnie widziałem ten mecz chyba, ale nie pamiętam zbyt dobrze go. No ja widziałem właśnie i no bardzo wyrównany mecz. Obaj prezentowali no w miarę wysoki poziom. Mhm. No dobrze, no właśnie ja zapomniałem. Dostałem chyba linka właśnie od Warriora, ale nie pamiętałem go. No i kolejny mecz to Kuba versus Snake. Ten mecz się miał, w ogóle był przekładany, ale w końcu się odbył. I wyglądało to w ten sposób, że mecz był gdzieś o godzinie po 9 rozgrywany. Była sytuacja 3-3, no i nagle Kuba napisał, że musi wyjść, niech walka będzie przełożona. A walka jednak już była wcześniej przekładana i musiała się odbyć teraz. No i wyszedł przy wyniku 3-3. Z tego powodu właśnie Snake przechodzi dalej z wynikiem 3-0. No i kolejna walka to również walkover niestety, ponieważ Poliasny się nie zjawił, no i Brusus wygrywa 6-0. No ale tutaj weźmy też pod uwagę, że Brusus w grupie pokonał Hawkinsa, a teraz będzie walczył chyba z kim? Z Paterkiem. Ze Snake'iem. Ze Snake'iem, co ja gadam, tak. Aha, no, dobra. No właśnie, no tutaj to było takie największe zaskoczenie chyba fazy grupowej, jednak pokonanie Hawkinsa i to bardzo dużym wynikiem, chyba 5-0 wygrał nawet, więc no ja byłem pod wielkim wrażeniem, co to się stało. No cóż, no ja liczę, że Brusus dojdzie daleko, no zobaczymy jak to będzie, no bo tak czy siak, nawet jeżeli będzie wszystko tam, przejdzie kolejną fazę, no to potem być może trafi na Fortressa, więc no tu będzie ciekawa sytuacja. No i dobra, kolejny mecz to Paterek 889 kontra Orzechowaty. No i zakończył się 5-0 dla Paterka, więc no też niezły wynik, musicie przyznać. No kurde, a ty widziałeś tą walkę, Judy? No właśnie tak, chyba ją widziałem, jak się nie mylę, ale ja widziałem tyle walk, że może mi się teraz wszystko mylić. No cóż, no nie wiem, to ktoś z was może coś o niej więcej powiedzieć? No właśnie wysoki wynik. Patrzę, mój przyszły rywal. No właśnie, Paterek teraz będzie twoim rywalem. Wiesz, ja tak sobie po cichu myślę, że Paterek wygra z tobą. Takie moje ciche marzenie. Masz nadzieję. Tak, mam nadzieję. Wiesz, ja się zachowuję tak trochę brzydko, ale liczę, że jednak admini, czyli
teoretycznie moi przyszli rywale odpadną jak najszybciej i jakoś może łatwiej będzie mi dojść do finału. No bo ja mogę już powiedzieć, że jeżeli trafię na Driggera, no to jestem już tak, myślę, że pewny siebie ostatnimi czasy, że no myślę, że wygram, nie ma co. Drigger jest odmiennego zdania, ale tylko on, wszyscy admini są za mną. Vigetus dobrze wie, że jest za mną. Fortress zresztą też. Nie wspomnę o Tobim. Jesteś osamotniony, Drigger, niestety. No i dobra, kolejna walka. Właśnie w której brał udział Drigger. No niestety w tej walce też mu źle życzyłem, ale w piękny i w emocjonujący sposób rozwalił Adamo Kingo 5-0 również, czyli tak samo jak Paterek Orzechowatego. No co powiesz nam, Drigger? No jak rywal był? Czy trudna była walka? Wiesz, walka od samego początku się dla mnie źle użyła, bo przegrywałem już, no ale później pokonałem mu 5 Pokemonów pod rząd i myślę, że gdybym nie miał Tyranitara, to byłoby naprawdę ciężko. Mhm, no rozumiem. No dobra, kolejna walka to był Kozalson versus Sebio 97. Walka też bardzo, ale to bardzo wyrównana. Zakończyła się, powiem, wynikiem tylko 2-0 dla Sebio. No ale jednak udało mu się przejść i to on będzie właśnie moim kolejnym rywalem. No cóż, może Vigetus, bo coś tak cicho siedzi. Ty może kojarzysz tą walkę. Ja nie widziałem tej walki, no to nie będę komentował. Aha, no rozumiem. No i dobra, ostatnia walka to będzie właśnie ja versus Slash. Slash. Powiem wam, że ta walka była taka, że byłem przez chwilę, myślałem, że odpadnę. Po prostu to było wręcz dla mnie pewne, ponieważ no nie dla szło mi. Też. No nie szło mi po prostu. Straciłem w miarę szybko 3 poki, a przeciwnik albo żadnego nie stracił nawet. No co prawda jak miał ty trochę osłabione. Straciłeś 3 poki, jak masz 4. Właśnie. A nie, 2 poki, sorry. A nie, czekaj. A nie, kurde, czekajcie, jak to 4-0? Sekundę. A dobra, nie, ja wam gadam inną walkę, bo już mam takie wspomnienia. Co ty? Chyba, czekajcie, chyba, albo ja źle wpisałem. Nie no, 4-0. Ja tak pamiętam. Bo to rozgrywam ostatnio tyle walek. Dobra, nie. Coś mi się... Albo ja... Rzeczywiście 3-0 było. Cholera. Tu jest problem. No w każdym razie wiem, że Slash sprawił mi bardzo duże problemy. Zobaczycie tą walkę na samym końcu odcinka, ona się pojawi. No i ta walka no, naprawdę mogła się skończyć dla mnie bardzo, ale to bardzo źle. Slash w fazie grupowej przegrał z Freshem. Jak się nie mylę, to właśnie Fresh również siedział na Skype'ie i rozmawiał z nim podczas tej walki. Oboje już myśleli, że odpadnę. No ale na całe szczęście udało mi się ogarnąć sytuację, tak jak to bywało zresztą z Laban.pl. Również tak na końcu się ogarnąłem, dałem radę, no i jakoś to wyszło. No niczym masz keczem. Tak. No i w ten sposób jestem, w której to jestem? W 1/8 już, bo to była 1/16, teraz będzie 1/8. No i mam nadzieję, że wygram kolejny mecz, a potem rozgromię Driggera. No pewnie. Ja nie przejdę Paterka, więc wiesz. No właśnie, ja na to liczę bardzo, że jednak Paterek postawi opór, zniszczy cię i ja nie będę miał problemów, a bo z Paterkiem to będzie tak trochę tak luźniejsza walka, ponieważ to jednak nie będzie admin, nie będzie tego stresu. Zresztą z Paterkiem no, jeszcze nie grałem. Wiesz, nigdy. Paterek wyszedł z drugiego miejsca za Gold, a z Gold to ja wygrałem 6-0. Znaczy, ale wiesz, on nie rozgrywał meczu z Gold, ponieważ było tak, że ten... A Gold się nie pojawiła, on się wcześniej też nie pojawiał i po prostu dałem im remis. A on jakoś tam miał chyba... No tak, ale był drugi, bo chyba miał wcześniej jakiś remis czy coś. No chyba tak, a właśnie nie wiem, czy to też nie było spowodowane jakimś, wiesz, że nie pojawili się... No ale w każdym razie jednak to, że wygrał 5-0, to myślę, że to jest jak najbardziej znak, że zasługiwał na to, żeby dostać się do tych playoffów. No bo już pokazuje, no niezłą grę naprawdę. Ale cóż, dobra, może będę wam teraz przedstawiał kolejne osoby, które będą walczyły ze sobą. No to tak, właśnie tej jednej wciąż walki nie mam, dlatego Szyszka.pl zmierzy się albo z Spider.pl1, albo z Bart990. Widzetus. Prawdopodobnie z Bartem. Tak, właśnie, prawdopodobnie. Tu będzie chyba walka rundy najważniejsza, czyli Widgetus versus Hawkins. No chyba wszyscy na to czekają. Zobaczymy. No, Widgetus wygra. Tak. Nie no, ja liczę, że... Może się zawsze, no może mu się udać. Czemu ma się mu nie udać? Przecież Hawkins też może mieć gorszy dzień. Może się nie wyspać, nie zjeść śniadania dobrego i takie tam. Nie przesądzajmy tak od razu losu Widgetusa, jednak jest on na tyle dobrym graczem, że zasługuje na coś lepszego niż bycie jednym spośród 16 tylko. No w sumie Hawkins też, no ale no cóż, no tak, tak się złożyło. Albo jeden, albo drugi. No właśnie. Inter to mnie napisał. O, Interp również pisze.
Tak, no dobra, do Interpo zaraz wrócimy, bo będzie jego mecz. Na pseudomie, gdzie ty jesteś w tym całym MMO? No tak, jeszcze Drigger właśnie również gra w Pokémon MMO, ja tam chwilę gram, ale jakoś mi się tak trochę nie chce. Widgetusowi chyba też tak się trochę nie chce. Znudziło mi się. No, ja tam chyba wyekspiłem kogo? Nie Charmandera. Bulbasaura. Nie, Squirtla właśnie, na 8 level. I nie chciało mi się. No dobra, może wracając do turnieju, nie zmieniajmy naszego kontekstu. Marcin 21121 gra z PWND X7. No tutaj wiem, że Drigger uważa, że PWND X7 wygra bez problemów. Ja natomiast uważam, że Marcin może powalczyć i może dać radę i wygrać i przejść do ćwierćfinału. Jeżeli chodzi o kolejny mecz, to jest... Co? Nie chodzi mi o to, że PWND X7 musi wygrać, bo ktoś musi wyeliminować Interpa. Aha, no takie myślenie, no rozumiem. No i właśnie kolejny mecz Inter versus Fresh, czyli również bardzo ciekawy pojedynek. Jeżeli chodzi o kolejne cztery mecze, to Fortress versus Warrior, Brusus versus Snake, właśnie Paterek 889 versus Drigger. Wszyscy stoimy za Paterkiem, kibicujcie. Wszyscy, czyli mam nadzieję, że ponad 2300 widzów będzie w ten dzień trzymało kciuki za Paterka, że jednak... Wielkie dzięki. Że jednak ja się z nim spotkam. A nie z Triggerem. Ej, ale nie myśl sobie, bo... Przerwał myśl. Znowu nie słychać, czy mi się wydaje. Kogo nie słychać? No ciebie nie było, bo powiedziałeś nie myśl, że i coś i koniec. Aha, nie, bo chciałem powiedzieć, że nie myśl, że moich 260 widzów, nie, co ja mówię, 240, którzy są też pewnie twoimi widzami, będą za Paterkiem. No w sumie, no to dobra, możesz mieć tam 5% poparcia. Zobaczymy. Bo jak mówię, ja z Driggerem mam póki co bilans 1-1 i troszeczkę mnie to tak denerwuje, bo jakbym miał bilans na przykład z Fortressem, mam 4-2, jest ciekawiej. No a właśnie z Driggerem mam gorzej, no i to będzie taka nie wiadomo co, mogę odpaść i ja się tego boję. A z Paterka jednak tak dobrze nie znam, nie grałem z nim tyle razy, on też nie grał ze mną tyle razy, nie zna dobrze moich taktyk, moich ustawień, poków wspaniałych, no i mogą być szanse większe. No i dobra, ostatnia walka, czyli ja versus Sebio97, czyli wszyscy na to czekają, zobaczyć tą walkę, haha. No i dobra. Myślę, że wszystko, co nie? Czy chcecie jeszcze coś mówić, Drigger, Widgetus? Nie, dzięki. Nie, dziękuję. No właśnie, nie chcą nic mówić, to my wracamy chyba do naszych zajęć. Drigger chciał kręcić MMO Pokémony. Nie wiem. No właśnie. Chciałeś? Ale Judy nie chce. No bo kurde, na 8 levelu mam mojego Squirtla, a ty masz już pewnie z 30. Nie, ja mam level 16. No to i tak duży. A tak w ogóle tam tylu ludzi się kręci, tam się nie da przejść, blokują. Jakby coś, to ty przez nich przenikasz. A tam, nie przenikam. Przenikasz. Jak pierwszy raz grałem, to nawet nie umiałem Pokemona wybrać. Przeszedłem do Pokecentrum, a tam nic. Skapłem się, że przecież trzeba iść do trawy. Co za typ. No co, wiesz, kiedy ja kręciłem Fire Redy ostatnio. Ale dobra, żeby już nie przedłużać, to ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, że kolejna runda turnieju będzie równie ciekawa. No to może teraz najpierw Drigger, niech coś powie od siebie. No tak więc dzięki za obejrzenie. Widgetus. Miłego oglądania. No właśnie. Drigger to swoje pciu. Czyli jak to brzmiało. Ale dobra. No to ja się również z wami żegnam. Cześć i czołem. Narka.